Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku raportu Kubickiego. Moi drodzy, na początek kilka słów organizacyjnych. No przede wszystkim chciałem powiedzieć, dlaczego wczoraj nie było filmu, ponieważ organizuję tutaj na piątek, żebyśmy pojechali tutaj z naszą ekipą wysprzątać i uczcić pamięć naszych zmarłych lotników, którzy zostali tutaj na ziemi brytyjskiej z 316 i 317 dywizjonu. Jest tu kilka grobów, które postaramy się doprowadzić do porządku, upamiętnić, pomodlić się jak się należy. Taki apel z mojej strony do was wszystkich, gdziekolwiek jesteście na świecie. Jeśli w waszej okolicy są jakieś mogiły, czy żołnierzy, czy po prostu Polaków zapomniane, zapalcie to światełko, ogarnijcie, żeby to wyglądało, żeby, jak to się mówi, te dusze wiedziały, że ktoś o nich jeszcze pamięta. No druga sprawa, moi drodzy, dziękuję bardzo za bardzo, bardzo dobry wasz udział, szczególnie w live'ie z panem Witalijem Chmielewskim. Już ja rozmawiałem z nim po materiale. To nie będzie nasze, to nie było nasze ostatnie spotkanie, także na pewno jeszcze się tu pojawi. Jeszcze raz wam dziękuję, bo po to to jest z mojej strony robione, po to angażuję właśnie takie osoby, żebyśmy się też dowiedzieli, jak Polakom się żyje w różnych stronach tego świata. Ale dosyć mojego ględzenia. Zaczynamy. Moi drodzy, na początek materiał z Niemiec. No chciałem wam tutaj, jak to się mówi, wspomnieć o sukcesach niemieckiej gospodarki. Oczywiście to był sarkazm. Zarząd Volkswagena ogłosił, że największy niemiecki koncern przeżywa poważny kryzys finansowy i aby temu zaradzić, podjęto decyzję o zamknięciu co najmniej 3 fabryk, masowych zwolnieniach, jak również obniżeniu wynagrodzeń i zniesieniu świadczeń socjalnych oraz premii. No cóż, no niewątpliwie idźmy dalej w kierunku tej głupoty klimatycznej, a to na pewno odbije się na wszystkich. I uczciwie powiem, na pewno to nie będą w pierwszej kolejności zamykane fabryki w Niemczech, a zapewne w Polsce. Tak, moi drodzy, dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie, bo już widać, co się powoli zaczyna zamykać. Ten cały chory układ po prostu musi eksplodować. Nie ma takiej siły, żeby to wytrzymało. Moi drodzy, jeszcze zostajemy przy polityce niemieckiej, tym razem zagranicznej polityce Niemiec. Zobaczcie ten filmik, to jest 20 sekund. Tak, moi drodzy, to jest pani minister spraw zagranicznych Niemiec Annabelle Baerbock, która poleciała do Chin, żeby załatwiać sprawy biznesowe tak zwane. Tyle, że jest taka sprawa, że nikt jej tam nie oczekiwał, ani nikt jej nie zapraszał. No mówiąc krótko, wyszła kobieta przed orkiestrę i się ośmieszyła. No taka jest ta polityka obecnie w Europie. Moi drodzy, jako naczelna ruska onuca, przez niektórych polityków nawet tak nazywany jestem, tak, muszę korzystać z źródeł, które utwierdzą wszystkich w tym stanowisku. Otóż w tej chwili na waszych ekranach Frankfurter Allgemeine Zeitung. O co chodzi? Front ukraiński w Donbasie się rozpada. Frankfurter Allgemeine Zeitung mówi tak Niemcom. Nie zostało zbyt wiele czasu, aby wydać pieniądze na pomoc Zełenskiemu. Cytuję, pod presją ciągłych ataków Rosji sytuacja obrońców wschodniej Ukrainy staje się coraz trudniejsza. Tylko w niedzielę w swoim najnowszym raporcie sytuacyjnym ukraiński sztab generalny poinformował o 142 rosyjskich atakach. We wszystkich sektorach frontu powszechnie donoszono, że ataki zostały odparte, jednak według nieoficjalnych obserwatorów pierwszej linii frontu wojska rosyjskie zajęły w ciągu ostatnich kilku dni kilka małych wiosek i miasteczek. Otóż, moi drodzy, mam tutaj materiał, który podlinkuję pod filmem. Materiał pochodzi bezpośrednio tak naprawdę z rosyjskich mediów, w którym to będziecie mogli zobaczyć, jak to armia
rosyjska przechwyciła kanadyjskich, amerykańskich i polskich najemników, dywersantów, którzy mieli wysadzać pewne rzeczy. Tak, moi drodzy, polskich dywersantów również. Tego filmu nie mogę tu na YouTube wrzucić, ponieważ tam są pokazane ich ciała, ich wyposażenie i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, jak działa YouTube, że to niedobre o tym mówić, ale będzie link, każdy, kto będzie chciał, to sobie po prostu w to wejdzie. I przechodzimy dalej. Szanowni moi drodzy, rozmawiamy o Ukrainie, z Ukrainy to do Gruzji już po prostu bliżej. No, wiemy, że ostatnio odbyły się tam wybory, które nie są wszystkim po nosie, no bo wiecie, no nie spełniają oczekiwań tych właśnie lordów, zarządców Unii Europejskiej i za wielkiej wody. Otóż w tej chwili na waszych ekranach, szanowni, Antony Blinken. O co chodzi? Waszyngton i Bruksela wezwały do wszczęcia śledztwa w sprawie naruszeń popełnionych podczas wyborów parlamentarnych w Gruzji. Moi drodzy, przypomina wam to coś, bo mnie przypomina się rok poprzedni, jak były wybory w Polsce, gdzie opozycja, która obecnie piastuje władzę, mówiła, że jak wyborów nie wygra, to też będą te wybory protestować i w Brukseli, i tak dalej, i tak dalej. Ale do materiału. Co powiedział Blinken? Potępiamy wszelkie naruszenia norm międzynarodowych i przyłączamy się do apeli międzynarodowych i krajowych obserwatorów o przeprowadzenie pełnego dochodzenia w sprawie wszystkich zgłoszonych nieprawidłowości podczas wyborów. To powiedział Blinken. Wśród naruszeń podkreślił nadużywanie przez partię rządzącą zasobów państwowych, przekupywanie wyborców i zastraszanie. Te naruszenia muszą zostać zidentyfikowane i skorygowane, stwierdził w oświadczeniu krynica prawdy i mądrości, główny dyplomata Unii Europejskiej Joseph Borrell. Wybory w Gruzji odbyły się 26 października, a partia Gruzińskie Marzenie uzyskała 53,92% głosów. Opozycja oświadczyła, że nie uznaje tych wyników wyborów i podobne oświadczenie złożyła obecna prezydent Salomea Zurabiszwili. No, nomen omen, mówiąc krótko, takie nazwisko, imię, że się tak wyrażę, Salomea, czysto gruzińskie jak najbardziej. Ale cóż zrobić, do takich doszliśmy dziwnych czasów, dożyliśmy. Słyszeliście to, opozycja strzeliła focha. Strzeliła focha, bo nie zdobyła tak naprawdę władzy. Ale chciałem wam jeszcze coś pokazać. Tak, moi drodzy, materiał pochodzi z RIA Nowości. Ja myślałem, że to jest jakiś Majdan na Ukrainie, a to Majdan w Gruzji. Tak, ja uczciwie mówię, tak jak ja to widzę, po prostu wszędzie swoją mordę wciskają, żeby tylko jakieś parę groszy, jakieś parę kopiejek, czy tam innych tych walut zdobyć, bo przecież, wiecie, no, za pieniądze ksiądz się modli, za pieniądze lud się podli. Tak to wygląda. No, gdziekolwiek można parę kopiejek przytulić, tam zawsze się pojawi Ukrainiec albo mieszkaniec państwa, które obecnie okupuje Palestynę. W sumie to jedno. I jeszcze pozostajemy, moi drodzy, w oparach absurdu i to strasznego. Oczywiście mówimy tutaj o Ukrainie i, tak jak wspomniałem wcześniej, jako ruska onuca jestem zobowiązany do materiałów onucowych, czyli New York Times. Tak, na waszych ekranach New York Times. Powiem szczerze, zdziwiony jestem tą retoryką, w którą wpadła w tej chwili amerykańska prasa. O co chodzi? Żołnierze ukraińskich sił zbrojnych strzelali do uciekających cywilów w obwodzie kurskim i zaminowywali drogi. New York Times, powołując się na wolontariuszkę Marię Skrop, informuje, że siły zbrojne Ukrainy strzelały do cywilnych pojazdów opuszczających strefę walki i uciekających w nich cywilów. Osobiście uczestniczyła Maria Skrop w dostarczaniu ciał zmarłych do kostnicy w miejscowości Korenewo. Według niej wszyscy zabici cywile próbowali opuścić teren, ale nie byli w stanie. Skrop zauważyła, że znaleziono 15 ciał, które stały się nierozpoznawalne z powodu upału. Publikacja dodaje, że ukraińskie nagrania wideo potwierdzają również ostrzał obszarów mieszkalnych. Jednak siły zbrojne Ukrainy powiedziały New York Times, że jest to nieprawda i rosyjska propaganda. No to co? New York Times stał się ruskim trolem. A ja przy okazji z nimi. Moi drodzy, ale na potwierdzenie tych słów, że tak zwana armia Ukrainy wykorzystuje obiekty cywilne, jak również cywilów, żeby się chronić,
to zobaczcie ten materiał 20-sekundowy. Зерна сколько, блядь. Там 5 коз бегает или 6. Никчейные, блядь. Смотрите, много там, блядь. Комбайны стоят, блядь, дорогущие, миллионы денег. Техники всякой. Tak, moi drodzy, hangar zboża i w nim sprzęt ukraińskich sił zbrojnych, ale potem jak przyleci tam rakieta i zrobi rozwałkę, a zrobi, to znowu wszystkie media te prokijowskie będą płakać, jak to ta niedobra Rosja zbombardowała przepotężny skład zboża i znowu na Ukrainie będzie głód i trzeba będzie znowu day. Tak to wygląda, moi drodzy. Moi drodzy, ale przejdźmy w inne klimaty, przejdźmy na inny kontynent, tak? No cóż, powiem szczerze, ten świat musi się rozsypać. Czemu? Już pokazuję. Na waszych ekranach Australia. Tak, Australia. W Australii na Golasa ludzie zebrali się na Story Bridge, aby uczcić 30. rocznicę nowojorskiego fotografa Spencera Tanika. No powiem szczerze, nie wiem jak to skomentować. Nie wiem, jak się do tego ustosunkować, ale to nie jest normalne. To nie jest po prostu normalne. Ale to jeszcze nie wszystko. Teraz wam pokażę materiał z Polski. Moi drodzy, obejrzyjcie ten materiał tej tak zwanej pani psycholożki. No i powiedzcie, czy to wszystko idzie w dobrym kierunku, bo mnie po prostu kawy dzisiaj już nie trzeba. Słuchajcie, ja to pytanie dostałam już wcześniej i zastanawiałam się, jak ja mam na to kulturalnie odpowiedzieć. No bo jest to po prostu jakiś taki miks rasizmu, totalnych mitów na temat wirusa HIV, ale też chyba braku w ogóle świadomości, czy jeśli partnerka była w przeszłości z murzynem z Afryki, w ogóle murzyn z Afryki, nie wiem, człowieku, czy wiesz, ale to jest totalnie niepoprawne nazewnictwo, to czy warto zrobić test na HIV? Przede wszystkim wirus HIV też jest obecny w Polsce. W 2022 roku zakażonych było ponad 30 tysięcy osób, a teraz jest na pewno dużo, dużo więcej. I to nie są murzyni z Afryki, tylko biali Polacy i nie tylko, więc myślę, że powinieneś się dokształcić. Przy okazji ty też możesz zarażać innych wirusem HIV i nawet możesz nie wiedzieć, że go masz. Tak, wysłuchaliście i zapewne już macie swoje zdanie. Ta pani oczywiście manipuluje, bo chciałem jej powiedzieć, że w związku z tym, że otworzyliśmy granicę na oścież z krainą wideł i siekier, to o 65% wzrosło zachorowanie na HIV, o 47% na gruźlicę. O innych chorobach to już nawet nie mówię, o żadnych tam grzybicach czy innych. No ale wiecie, no pani psycholożka musiała zabłysnąć. No co mam powiedzieć, no to się samo komentuje. Głupota nie ma ani rasy, ani koloru skóry, ani narodowości, ani nawet profesji. Moi drodzy, na początek taka grafika. Otóż na waszych ekranach to jest CBS News Poll, czyli to są Choice for President. I to jest podział głosów, czyli 50% tak naprawdę dla Kamali Harris i 49% dla Donalda Trumpa. I niektórzy z widzów, jak również z innych osób pytają mnie, kto by był tak naprawdę najlepszym prezydentem, jeżeli chodzi o stosunki z Polską. I moi drodzy, ja już powiem wam moje zdanie, którego zresztą nie zmieniam. Żaden z nich. Tak naprawdę żaden z nich nie jest propolski i nie czarujmy się, że coś by się zmieniło na lepsze. Uczciwie powiem, nawet by było gorzej. Czemu? No słuchajcie, Kamala Harris to jest socjalistka, która tak naprawdę za wszelkie możliwe sposoby próbuje przeflancować, że się tak wyrażę, te różne głupotki, wspiera te LGBT, RTV, AGD i tak dalej, i tak dalej. Natomiast Donald Trump, no cóż, pamiętacie, że to Donald Trump podpisał ustawę 447 i on jest proamerykański, ale jest również pro
izraelski, ale na pewno nie jest propolski. Więc nie zaprzątajmy sobie głowy tymi wyborami w Stanach Zjednoczonych, bo i tak nie mamy na nie wpływu, a nic to nie zmieni. Skupmy się raczej na naszym podwórku, bo na naszym podwórku też się dzieje i też niektórzy próbują się na kandydatów na prezydenta wkręcić i ogłaszają te swoje stanowiska. Ja uczciwie powiem, dla mnie w obecnej chwili żaden z nich nie zasługuje, żeby piastować tak szacowne stanowisko jak prezydent naszego kraju. Nie ma kandydata, który mógłby spełnić te wymagania, oczekiwania i z honorem by to czynił. Nie ma, moi drodzy. I nie dajcie się kupić na ich, tak jak to się mówi, słodkie pierdzenie, bo przed wyborami zawsze to ładnie wygląda. Szanowni, a tu taki materiał z stylu nie chcę mówić, a nie mówiłem. Ci, którzy mnie oglądają od początku i nie tylko na YouTubie, ale również i na TikToku, pamiętają przecież, jak ja to w 2022 roku ogłosiłem, jak to Ukraina sprzedała 17 milionów hektarów czarnoziemu firmom Monsanto, DuPont i Cargill. Demagog oczywiście mnie nazwał główną ruskomonucą, że rozpowszechniam fake newsy. Fake Hunter również, tam również gdzieś się inni plątali z tych różnych ośrodków magicznych i tak dalej. No to ja wam coś pokażę. W tej chwili na waszych ekranach oczywiście ja to podlinkuję. Tam można sobie przetłumaczyć to wszystko. Jest to materiał od, proszę bardzo, znacie tego pana, Scott Ritter, który to ładnie wszystko wytłumaczy. Moi drodzy, ja to mówiłem 2 lata temu. No, tak zwani niektórzy, szanowni moi dziennikarze, tak zwani wolnościowcy, no mieli ból dupska i bali się na ten temat głośno mówić. Ja się nie bałem. No cóż, jak ktoś prawdę zna tydzień wcześniej od reszty, to przez ten tydzień uważany jest za idiotę. I nie ja to wymyśliłem, tylko Mark Twain. Ale to tak w kwestii, a nie chcę mówić, a nie mówiłem. Moi drodzy, ale że żaden materiał nie może się zakończyć bez suchara, to takie przemyślenie. Do tej pory rządził Kaczor, teraz rządzi Donald. I tak się zastanawiam, co było pierwsze? Kaczki czy jaja? I wiecie co? Doszedłem do wniosku, że pierwsze były kaczki, bo jaja to są dopiero teraz. Tak, moi drodzy, i tym dowcipem zakończę dzisiejszy odcinek i pamiętajcie o lajku, subskrypcji i oczywiście, kto ma chęć i życzenie, niech mnie puknie w dzwoneczek. W ten dzwoneczek na ekranie, tak. Dziękuję, dobrego dnia życzę, trzymajcie się, hej.